28 listopada. Marcin Wiku, dobry wieczór. To jest program Cztery Strony, a dziś naszym gościem jest dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Tak patrzę na nagłówki portali z ostatnich kilkudziesięciu minut, można powiedzieć. I mamy co najmniej 8 osób zostało rannych podczas ataku szaleńca w Ohio. Hiszpańska policja aresztowała 4 imigrantów podejrzewanych o powiązania z państwem islamskim. Trochę wcześniej 171 tysięcy imigrantów przybyło do Włoch od początku tego roku. To trochę przewrotne, ale pana branża bezpieczeństwa ogólnie rozumianego jest chyba tak upiornie przyszłościowa. Będzie chyba ciągle o tym można rozmawiać. Ja się dokładnie zajmuję islamskim dżihadem, w związku z tym mam zapewnione występy w telewizji pewnie przez najbliższe 20 kilka lat. Natomiast jeśli chodzi o związek pomiędzy tymi informacjami, to rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych jest prawie 200 milionów imigrantów, bo z imigrantów składają się Stany Zjednoczone. Natomiast cała reszta tych informacji, tak, to jest taki signum temporis. Rzeczywiście państwo islamskie jest cały czas bardzo silne w Europie. Rzeczywiście kryzys migracyjny, który wydawałoby się, że zażegnaliśmy, może w każdej chwili wybuchnąć znowu. Relacje turecko-europejskie są takie, że te 2 miliony imigrantów w każdej chwili może zostać wypuszczone przez prezydenta Erdogana i pojawić się znowu, no, przede wszystkim w Niemczech. Ohio, 8 osób rannych, mówiło się najpierw o szaleńcu, teraz są przebłyski takich informacji, że dwóch. Jeżeli dwóch, to już mogą być islamiści? Jeżeli dwóch i w ten sposób, jak się opisuje, no ale nie wiemy tego, bo to są jacyś świadkowie, ci świadkowie mogą konfabulować albo widzieli na przykład agenta policyjnego. Tak, i trochę gdybamy tak jest, w tym momencie. I on powiedzmy został wzięty za takiego strzelca, ale jeżeli dwóch i w taki sposób, jak jest to opisywane, to rzeczywiście może to być zamach, tym bardziej, że państwo islamskie szczególnie, ale również Al-Kaida, ma takie swoje ulubione modus operandi, znaczy szkoli terrorystów do ataków w dany konkretny sposób. One są zwykle przemyślane, zwykle zaplanowane dużo wcześniej. Ostatni, ten, któremu zapobieżono w Paryżu, był przygotowany przez 8 miesięcy ponad, a przynajmniej tyle czasu trwało śledztwo w sprawie tego zamachu. A w związku z tym takie, one są zwykle bardzo przemyślane, w przeciwieństwie do takich ataków spontanicznych szaleńców, którzy po prostu wchodzą w środek. Człowieka, który bierze karabin i strzela. Tak? Wchodzi w środek tłumu i zaczyna strzelać. Jeżeli tutaj było prawdą, że wcześniej włączono alarm przeciwpożarowy, ludzie wybiegli i wtedy dopiero ten człowiek zaatakował, no to faktycznie to mógł być jakiś zamach. A jeżeli to jest nieprawdą, to być może mamy znowu kolejnego szaleńca, jakich wielu zresztą w Stanach dokonuje ataków. Czyli to jest taka metoda, wchodzi jeden, robi jakieś zamieszanie mniejsze bądź większe, przyciąga uwagę i potem drugi dokonuje tego ataku właściwego. Znaczy, nie, to jest jedna z możliwych taktyk i rzeczywiście takich taktyk używa się często w Izraelu. Na przykład jeden napastnik atakuje i wtedy, kiedy policjanci skupią się już nawet po zatrzymaniu jego, ten drugi atakuje ich na przykład ciosami, nożem w plecy. Jest też taka taktyka, która jest ulubiona przez państwo islamskie. Właśnie ona mówi o odciąganiu uwagi służb bezpieczeństwa, albo wręcz pierwszym ataku, czyli pierwszy napastnik, który się na przykład wysadza w powietrze, on dopiero toruje drogę tym właściwym. W Istambule tak zrobiono, na lotnisku Atatürk'a zrobiono to tak, że jeden z napastników wysadził się na parkingu w powietrze, pobiegli w jego stronę wszyscy policjanci, albo większość z nich i wtedy drugi już niezatrzymywany wszedł na lotnisko i zaczął strzelać, a miał jeszcze na sobie pas szahida. O działaniach służb specjalnych wiemy niewiele i to może akurat bardzo dobrze, ale czy takie działania są w ogóle do wyeliminowania, do rozpoznania? Tak, takie działania są do wyeliminowania, a w każdym bądź razie do łatwego rozpoznania. Dobrym przykładem na to jest Arabia Saudyjska, gdzie rzeczywiście, jakbyśmy policzyli ostatni rok, udało się zapobiec kilkudziesięciu zamachom, w tym w samej Mekce, w samej Medynie. Policjanci po prostu są dobrze przeszkoleni, oni potrafią wychwytywać tych zamachowców, samobójców. Oczywiście bardzo często giną również w trakcie samego procesu. Natomiast zwykle po prostu blokują możliwość wbiegnięcia takiej osobie do na przykład meczetu czy do centrum handlowego. No ale ponieważ zamachy tam się zdarzają dosyć często, w związku z tym każdy policjant wie, czego się spodziewać, wie, jakich zachowań się spodziewać. W Europie cały czas to jest egzotyka, w związku z tym nasza policja, nasze służby są do tego absolutnie nieprzygotowane. Jeżeli w Europie to jest egzotyka, to jak nazwać polskie przygotowanie do takich rzeczy? Jako nieistniejące. To nie jest budujące, co pan mówi. 171 tysięcy migrantów przybyło do Włoch od początku tego roku, czyli oznacza to, że pobity został rekord z 2014 roku. Co to są za ludzie, którzy napływają do Włoch? To są przede wszystkim emigranci z Nigerii, ale również z Erytrei, czyli z krajów, które znajdują się na południe już od Sahary i z całą pewnością nie z krajów ogarniętych konfliktem, a w każdym razie nie konfliktami zbrojnymi. W związku z tym
nie kwalifikują się w większości przypadków jako azylanci. No ale niestety, ze względu na chaos, który panuje w Libii, w tej chwili ten szlak nad Morze Śródziemne jest dosyć dobrze znany. Całe wielkie mafie, czy nazwijmy je grupy zbrojne, kontrolują ten szlak przez Mali, później przez południe Libii, przez Fezzan, aż na północ. No i potem są przemytnicy, którzy wsadzają tych ludzi na łodzie. Oni oczywiście ryzykują dużo więcej niż ci, którzy przepływali z Turcji na Wyspy Greckie i płyną do Europy. I dopóki ten chaos w Libii będzie się pogłębiał, a nic nie wskazuje na to, żeby się nie pogłębiał, to tych emigrantów będzie coraz więcej. Europa jakby też gra cały czas na tą samą nutę. Nigdy nie zaakceptuje tego, że jeden z premierów mówi, nie przyjmę w kraju muzułmanina. To są stwierdzenia, które negują całą europejską historię, powiedział w wywiadzie dla dziennika La Stampa włoskiego przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Cały czas drzwi otwarte w Europie? Ale to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest właśnie jakby spłycanie tego problemu, dlatego, ponieważ to nie chodzi generalnie o muzułmanów czy o przyjmowanie muzułmanów, to chodzi o przyjęcie czy też o taki komunikat, który pojawił się za sprawą no, również pana Junckera, ale przede wszystkim pani kanclerz Merkel, że oto przybywajcie wszyscy. I do Europy przybywają nie tylko ludzie z Syrii, czyli ludzie, którzy uciekają przed wojną, chociaż pamiętajmy, że dla nich pierwszym krajem, gdzie wojny nie ma, jest Turcja, Liban albo Jordania, bo tam znajdują się obozy uchodźców. I tych rzeczywiście uchodźców, osób uciekających przed wojną, ale przede wszystkim to jest Afganistan, przecież ostatnie zamieszki w Bułgarii to są głównie Afgańczycy, to są Irakijczycy oraz no, to są właśnie ludzie z tak zwanej czarnej Afryki, którzy uznali, że no, jeżeli Unia Europejska zaprasza, to dlaczego nie? Pamiętajmy, że niektóre z tych osób żyją za 2-3 dolary dziennie i to już jest szczyt luksusu, podczas gdy w Unii Europejskiej, przypomnijmy sobie, jakie są nawet zasiłki socjalne czy zasiłki dla bezrobotnych. W związku z tym dla tych ludzi nawet przyjechanie tutaj i życie w obozie albo życie na zasiłku to jest i tak wielokrotnie więcej niż mogli kiedykolwiek osiągnąć w swoim kraju. W takim Afganistanie oprócz wojny mamy gigantyczne bezrobocie, mamy analfabetyzm, tak samo w Pakistanie, skąd ludzie po prostu są w stanie uciec w liczbie kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu milionów, jeżeli tylko będą mieli dokąd. I to jest właśnie, dlatego mówię o spłycaniu problemu, ponieważ generalnie w strefach, z których mogą przybyć emigranci w prosty sposób do Europy. Ja mówię ostrożnie, to znaczy nie muszą przepływać kilku mórz, nie muszą przechodzić przez jakieś wielkie góry, czyli te szlaki są już dosyć dobrze znane. Więc w takich strefach żyje w tej chwili około 200-250 milionów osób. I zawsze powstaje pytanie, czy rzeczywiście jedynym pomysłem Unii Europejskiej jest przyjmować wszystkich. Bo liczba emigrantów, którzy się tutaj mogą pojawić, przekracza liczbę mieszkańców Unii Europejskiej. Pani kanclerz Angela Merkel już chyba troszkę oprzytomniała i już jest ostrożniejsza w tym przyjmowaniu, ale z drugiej strony od Junckera słyszymy, że każdy musi kogoś przyjąć. Ale Juncker akurat znany jest ze swojego braku przytomności. Wystarczy prześledzić jego ostatnie wypowiedzi. Ostatnio na przykład namawiał nas do tego, że jednak Turcję należy przyjąć do Unii Europejskiej, pomimo tego, że Turcja nie spełnia już żadnych standardów. A jeżeli Turcję byśmy mieli przyjmować, to ja bym zaproponował, żeby jaką pierwszą Białoruś. Bo w porównaniu z Turcją jest to państwo przestrzegające praw człowieka, miłujące pokój i generalnie trzymające więcej standardów niż Turcja. To zostawmy Junckera z jego sympatiami międzynarodowymi. Panie doktorze, skąd się biorą uchodźcy? Kim są ci ludzie tak naprawdę? Skąd się wziął ten ruch taki ogólnoświatowy? Bo mam wrażenie, że to są pytania, które już nie padają, bo jesteśmy gdzieś na poziomie przyjmować, nie przyjmować i tak naprawdę nie wiemy, kogo przyjmować. Gdzieś w tym tłumie uchodźców, ludzi naprawdę potrzebujących pomocy, są też terroryści, no bo w ten sposób to jest związane z państwem islamskim, ale też to też jest trochę spłycenie tematu, no bo każdy obcy powoli staje się jakimś zagrożeniem gdzieś w naszej wyobraźni. Znaczy rzeczywiście ta wielka wędrówka ludów, która ma w tej chwili miejsce, no to jest wynalazek niestety ostatnich 2-3 lat. Znaczy ja mówię o tej wielkiej wędrówce do Europy, tak masowej. Jest to związane niestety, ale z upadkiem kilku, a nawet być może kilkunastu państw, które funkcjonują jeszcze jako podmioty prawa międzynarodowego, natomiast nie funkcjonują w rzeczywistości. Mówimy przede wszystkim o Afganistanie, o części terytoriów Pakistanu, o Iraku i o Syrii.
A w Afryce no to przede wszystkim o Libii. Całe szczęście, że nie o Egipcie, bo Egiptowi udało się przed tym chaosem obronić. Ale mamy takie państwa właśnie jak Mali, jak Senegal, jak Republika Środkowoafrykańska, jak nawet część terytorium Nigerii. No to są państwa, które, cytując naszego klasyka, istnieją tylko teoretycznie. Znaczy rząd centralny utrzymuje kilka czy kilkanaście podstawowych miast. Policja jest zwykle utożsamiana po prostu z inną bandą, która wymusza haracze i nie broni obywateli. I to są państwa upadłe również z punktu widzenia ekonomicznego, czy z brakiem jakichkolwiek perspektyw. I ci ludzie oczywiście idą w kierunku takich krajów, które... Do lepszego świata. Tak jest, do lepszego świata, takich krajów, które chcą ich przyjmować. Proszę zwrócić uwagę, że przecież muzułmanie, sunnici, uciekający, no chociażby przed wojną w Syrii, nie uciekają w kierunku Arabii Saudyjskiej, Kataru, Dubaju, Omanu i tak dalej, prawda? Nie uciekają w kierunku bogatych krajów Zatoki, ponieważ te kraje Zatoki ich po prostu nie przyjmą. To znaczy są w stanie ich wystrzelać na granicy, ale tej granicy absolutnie nie otworzą. Idą w kierunku Unii Europejskiej, bo są po pierwsze przekonani, że no właśnie, po komunikacie Merkel, że wszystkich przyjmiemy. Usłyszeli to literalnie, a po drugie rzeczywiście uważają, że tutaj jest, no właśnie, dużo lepszy świat. Bardzo często pojawiając się w Unii Europejskiej mają tak wysokie mniemanie o tym, co ich czeka, że są sfrustrowani, że uważają, że to jest właśnie coś innego niż się tego spodziewali. Znaczy takie wędrówki ludów miały już kiedyś miejsce. No przypomnijmy sobie, zdaje mi się w latach, to było 70-tych, do Albańczycy, którzy uciekali do Włoch, dlatego, ponieważ zobaczyli jakąś reklamę w telewizji, gdzie pokazywano właśnie, jak cudownie się żyje we Włoszech, no tak, i uznali, że tam można uciec. Ale teraz wiążemy to bezpośrednio z państwem islamskim. Gdzieś zagrożenie w tym jest. Rozumiem, że w tym potoku ludzi gdzieś są przemycani bojownicy tak zwanego państwa islamskiego. Tak, dlatego, ponieważ Amiat, to znaczy taki, można powiedzieć, wywiad zagraniczny państwa islamskiego, już na samym początku tego kryzysu doszedł do wniosku, że to jest znakomity kanał przerzutowy ludzi. Uznali bardzo słusznie, że w tej masie ludzi kontrola będzie niezwykle pobieżna, w przeciwieństwie do takiej kontroli przy standardowym ruchu granicznym. W związku z tym ci ludzie będą bardzo pobieżnie sprawdzani. Będzie można używać dość swobodnie fałszywych dokumentów. I tego kanału przerzutowego na pewno użyło państwo islamskie, ale również wiemy o tym, że użyły go różne grupy Al-Kaidy. Przypomnijmy, że w samych Niemczech jeszcze niedawno była taka wielka awantura, gdzie jakby zarzucono temu urzędowi do spraw imigrantów, że tak pobieżnie sprawdzał dokumenty, że co najmniej 18 tysięcy osób wjechało na pewno sfałszowanych paszportach, czyli nieznana jest ich tożsamość i nie do końca wiadomo, gdzie one są. Oczywiście wśród nich mogły być osoby, które kupiły paszport, podobno już za 200 euro można go było kupić w Turcji, i to byli po prostu zwyczajni imigranci, ale część z nich to byli na 100% terroryści z państwa islamskiego. A skąd to wiemy? Ze śledztw. W tej chwili te śledztwa są i były prowadzone na podstawie fałszywych dokumentów, które na przykład zostały znalezione po śledztwach na Leros, czyli odnotowano, że to był fałszywy paszport od tego samego fałszerza, który zaopatrywał państwo islamskie, i dzięki temu udało się wykryć już kilka siatek państwa islamskiego w Europie, idąc właśnie dokładnie tym śladem, czyli pobieżnej kontroli ukrywania terrorystów w masie imigrantów. Metoda węgierska, odgrodzić się murem, przepuszczać pojedyncze osoby, to jest dobry patent? Znaczy, wydaje mi się, że najlepszym patentem jest przestrzeganie prawa Unii Europejskiej. To jest pierwsza sprawa. Dlatego, czyli wpuszczać, ponieważ... tych, którzy mogą być wpuszczeni, spełniają warunki, oczywiście, mają dokumenty. Oczywiście powinniśmy jak najbardziej przyjmować uchodźców z całą pewnością i z całą pewnością azylantów. Za chwilę grozi nam zresztą fala azylantów, tym razem z Turcji, którzy będą uciekali przed prześladowaniami państwa tureckiego. Natomiast z drugiej strony powinniśmy bezwzględnie przestrzegać tego prawa, bo jeżeli nie, jeżeli pojawi się informacja, że każdy może wjechać tak czy inaczej, to naprawdę kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt milionów ludzi po prostu spakuje się i zacznie jechać w kierunku Unii Europejskiej. Fizycznie będą napierali w tak tym jest. Kierunku. Oczywiście, przecież pamiętajmy również, to są ludy Kaukazu. Mieliśmy ostatnio na polskiej granicy Czeczeńców, ale przecież to mogą być jeszcze ludzie z różnych innych republik dawnego Związku Radzieckiego, którzy też mogą tutaj chcieć przyjechać. Mamy wielką populację Afganistanu. Afgańczycy przecież emigrują do Pakistanu również. Tam chyba kilka milionów ludzi jest w tej chwili co najmniej jako emigranci. Uciekają przed wojną, ale również uciekają do lepszego życia, bo już taki Pakistan jest dla nich lepszy niż to, co jest w Afganistanie. Czyli krótko mówiąc, to jest bardzo istotną kwestią, że w pewnym momencie Unia Europejska, która miała niezwykle restrykcyjną politykę azylową, przez lata, żeby ktoś mógł, czy z Ukrainy, czy z Kaukazu przyjechać do Unii Europejskiej, to musiał dokonywać jakiejś ekwilibrystyki prawnej. A w tej chwili nagle powiedziała, no ale nasze reguły własne nas nie obowiązują.
drugim elementem zapobiegającym temu napływowi uchodźców no jest aktywna polityka zagraniczna, polegająca nie na destabilizacji krajów, przez które ci uchodźcy przybywają, tylko wręcz przeciwnie, na ich stabilizacji. Jeżeli Unia Europejska na przykład zaangażowała się w tej chwili, znaczy nie Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej, aktywnie w konflikt w Libii, no ale ich działanie ma raczej charakter destabilizujący, ponieważ popieramy akurat rząd, który jest tylko popierany przez Unię Europejską i przez nikogo więcej. No tutaj dyplomacja czasami zawodzi, ale są takie bezpośrednie działania, o których mówi polski rząd obecny i prezydent, na przykład jak pomaganie w miejscu tego jak najbliższemu domu, czyli na przykład, no nie wiem, pan prezydent w Ammanie w ośrodku Caritas przekazał jakieś dary, to było oczywiście symboliczne, ale wydaje mi się, że to jest ten kierunek, żeby tam im pomagać jak najbliżej domu. Znaczy, panie redaktorze, to rzeczywiście to by zadziałało, ale tylko i wyłącznie w jednej sytuacji, gdyby państwo tureckie no celowo nie otwierało tych granic, bo jeżeli państwo tureckie powie idźcie sobie od nas i jedźcie do Unii Europejskiej, to my nigdy nie stworzymy takich warunków w obozie uchodźców, jakie ci ludzie będą mieli jednak w Unii Europejskiej. Natomiast czym innym jest kwestia stabilizacji sytuacji w Syrii czy w Libii. Dlatego, ponieważ to są takie dwa, powiedzmy, portale, przez które emigranci będą cały czas podróżowali do Unii Europejskiej. Jeżeli będziemy mieli chaos w Libii, to znaczy, że będzie można swobodnie przerzucać ludzi z Afryki do Europy. Przecież tam nie ma gdzie postawić muru, prawda? Nie można zawracać tych łodzi. Tych ludzi trzeba przyjąć bez względu na to, czy są imigrantami, czy azylantami. Co więcej, odstawienie ich później na brzeg libijski, gdyby nie gubili po drodze paszportów, bo przecież gubią paszporty, jest po pierwsze niezgodne z prawem międzynarodowym, a po drugie nic nie da, bo oni wsiądą w łódź kolejną, która będzie odbijała od brzegu. Trochę inny wątek. Jak pan ocenia to, że ta polityka migracyjna, to przyjmować, nie przyjmować uchodźców, jest taką mocną kartą w polskiej polityce wewnętrznej, że to tak działa na ludzi wyobraźnie? Znaczy, mi się wydaje, że to jest od ostatniej kampanii wyborczej. Proszę przypomnieć sobie, że tak naprawdę to stało się osią polskiej polityki i ostatnich wyborów. Jesteśmy solidarni albo nie jesteśmy solidarni? Czy Platforma popierając, krótko mówiąc, Platforma popierając rząd niemiecki ze względu na szczególnie bliskie związki pana premiera Tuska z Angelą Merkel i to poparcie niemieckie dla jego prezydentury, po prostu zaangażowała się w kampanię proimigrancką. Ja jeszcze do dzisiaj pamiętam takie tworzone przez rządowe ośrodki raporty, które mówiły o tym, że absolutnie żadnych terrorystów nie będzie, to jest żadne zagrożenie i tak dalej. No to było po prostu na potrzeby polityczne. I że nie będzie wojny w Europie. Tak, i w pewnym momencie było tak, że ten, kto jest za przyjmowaniem imigrantów, to jest za Platformą, a ten, kto jest przeciwko, jest za PiS-em. I od tej pory tak się utrwaliło i ten problem, który powinien być jednak problemem merytorycznym, stał się w Polsce problemem absolutnie politycznym. Czyli bardzo trudno jest przeprowadzić dyskusję, żeby automatycznie nie być przypisywanym do której ze stron. Na razie ten konflikt chyba jest na tym poziomie. Doktor Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na program Cztery Strony jutro po 18:25.